dobry. Dzień dobry. Co, jaki dzisiaj dzień? Pierwszy dzień na wolności. Pierwszy dzień na wolności. Wychodzimy właśnie z działki, idziemy na spacer. Więc jest to, będzie to ciekawe doświadczenie, że tak powiem, zobaczyć świat z innej perspektywy. I to miejsce z innej perspektywy, bo ja tu jestem pierwszy raz. Ale... Dokładnie, dokładnie. Więc Luisia też jest gotowa już, bam, patyś jest. Idziemy. Pogoda jest spoczko, bo słoneczko ładnie grzeje, ale tak przez ostatnie, nie wiem, 3 dni trochę popadywało. Zobaczymy, jakie są widoki. Ruszamy. Po 2 tygodniach siedzenia w tym samym miejscu nadszedł dzień wyruszenia autem. Pop, pop! Let's go! Przyjechaliśmy do Kołobrzegu, Bazylika Kołobrzeska, Mariacka. Ciekawa bardzo struktura, bo jeszcze chyba takiej bazyliki nie widziałam, że jest taki kwadrat, prostokąt taki duży z przodu i dopiero później taka konstrukcja. Ciekawa, nie? Ciekawa. Idziemy. Czas na rybkę. Czas na rybkę. Dorszek tu. Bam, bam. Tam jest flonderka jakaś gdzieś. Tam. A tutaj co jest? Tu jest szprotka. Szprotka! Grzesiu, ustaw się przy szprotce. Idziemy na molo kołobrzeskie. Trotuar jest. Szlagiery lecą. Klasyka. Niczym w Czasowicze. Pełną klasą. Teraz idziemy sobie na molo. Tak, tak. Idziemy obczaić molo. Dawno tutaj nie byłam. A jest pogoda żyleta. Tak, jest cieplutko. Więcej świeci. Jest gitara, idziemy. Pierwszy rzut na morze. Tak, jest pięknie. Bałtyk z tej strony, bo my z duńskiej znamy strony, a tak to teraz jest z polskiej strony. Molo, bom bom. To nie jest gubutków tym razem. To dobrze.
pierwsze wejście w sezonie do wody. Trochę bryza jest, powiem szczerze. Ale przyzwyczajmy się, jak będziemy iść tak sobie piaseczkiem przy brzegu. Jesteśmy teraz zaraz przy forcie Ujście, albo tak naprawdę stoimy na nim. Jest to budynek, który jest tu od wielu, wielu lat. Pierwsza konstrukcja w tym miejscu powstała w 1627 roku w Kołobrzegu. Tutaj mamy opisy różne. I co, idziemy zobaczyć dalej? Idziemy zobaczyć dalej. Okej. Patrzcie, co znaleźliśmy. Statek wikingów w Kołobrzegu. Dziękuję, do widzenia. Ale nas dopadła zawierucha. Strasznie pada. Dawno takiego deszczu nie widziałem. Jakieś, nie wiem, z 2 lata chyba. Naprawdę. I to nawet my przejeżdżając z Danii, taka zawierucha. Gdzie wypada na stop, to tutaj lało, po prostu lało. Ściana deszczu. Więc jak tak szliśmy sobie, kupiliśmy sobie rybkę po drodze, która siedzi z nami tutaj, bo trochę nam przemokło opakowanie do niej. I już tutaj w drodze zaczęło tak trochę padać, ale w pewnym momencie po prostu zaczęła być ściana. Ale jesteśmy w Aniksie i miło sobie w ciepełku pobyć. Cześć, skarbie mój kochany. Cześć, kochanie. Co tam u ciebie? Bardzo dobrze. Właśnie wypiliśmy kawkę i zjedliśmy pyszne ciastko lokalne, z lokalnej piekarenki. Po tych wszystkich przygodach dzisiaj i po tej ulewie tam... Weszło jak ta lala, nie? Weszło jak ta lala, dokładnie. Luisia też się stęskniła i już tutaj... Tak, przyniosłam misię. Przyniosę swojego ulubionego misia. Zabawa! Dotarliśmy do Poznania. Tak jest. Wylądowaliśmy. Jesteśmy już po części rozpakowani. I w najbliższym czasie będziemy eksplorować miasto Poznań, czyli będzie Big City Van Life. Dokładnie. Ale to zobaczycie w następnym odcinku. Tak jest. Czyli z natury przenosimy się do miasta. Serdecznie Was na to zapraszamy. Zobaczycie ciekawe zakątki Poznania, jak przyjeżdżamy po różnych okolicach Poznania. I ciekawych miejscach. Dokładnie. Zobaczymy, co tam mają pysznego do jedzonka też. Dokładnie. Jak widzicie, siedzimy sobie na balkonie. Mm-hmm. Czyli będziemy przez chwilę blokersami. Będziesz piórem blokersy. Dokładnie. Piórem na dzielni. Zapraszamy Was serdecznie. Jeżeli podobają Wam się nasze filmiki i nam się, dajcie lajka, subskrybujcie i będziemy w kontakcie w takim razie na następny tydzień też. Tak.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.